Czekolada w moich ramionach. Ja kiedy tutaj bardzo płonę, ja bardzo cię. I moje piękne Eldorado, gdy Włodek się do domu skrada, to wszystko płonie dzisiaj tu. Zaraz powiesz o Jerzym Połomskim, a ja chciałem zapytać, dlaczego za każdym razem śpiewasz na początku? Bo wydaje mi się, że ludziom się podoba takie śpiewanie, takie głupie śpiewanie. Wydaje ci się. Bo jak ludzie oglądają kogoś, kto się tak wygłupia, to myślą sobie, kurde... Ale debil. Dokładnie. Ludzie lubią oglądać, jak ktoś jest głupszy od nich czasem. Na przykład, że robi coś, czego oni by może nie zrobili koniecznie. Bo się wstydzą. Ale wiesz, ale to zawsze łatwo być cwaniakiem w domu przed kamerką. Śpiewać. Nie jest kuźwa kamerka, tylko Canon 5D Mark II do cholery, okej? Okay? To! Bo zawsze się zastanawiałem, czym kręcicie. Karol, no to Jerzy Połomski, miałeś powiedzieć o Jerzym Połomskim. No to ty opowiedz o Jerzym Połomskim. Idziemy sobie wczoraj, kręcimy materiał. Pod filharmonią! I na plakatach Jerzy Połomski. Ale w jakiej... 55-lecie na estradzie, stary. Tak. I on tak jakby śpiewał. Jerzy tak, Połomski. Tak, on z plakatu śpiewa. Śpiewa nam Jerzy Połomski. Jerzy Połomski zaśpiewa ci. Piękna dziewczyno, ty moja Marysiu, ty podejdź do okna. Bardzo ładnie, to pochodźmy. Na Jerzego Połomskiego, no co ty, przecież jakby gość nas zobaczył, to bada. Kto jest tu dla Beki, kto jest dla Posłowacki? Dobra. Kto jest dla Beki? Powiedz mi, jak bardzo bogaty jesteś. Nice. Wyszedłem za ten sweter? 70? Coś takiego. Tak, jak zajebisty jest dział w lesie. Jak zajebisty. No nie? Niektóre są naprawdę dobre, ostatnio mi się podobał ten z podłożoną kasą pod stół. A mi się podobał ten ze stopą kobiecą z podsadzonymi 50-kami między palcami. To jest tak zajebiste. A wiesz, jaki jest losowy fakt na dziś? Nie. Że dolfiny popełniają grzech. No. Ty się z nich śmiejesz, a one wiesz teraz. One idą do delfińskiej spowiedzi teraz. O Jezu, wiesz co mi się przypomniało? Co? Wymyśliliśmy wczoraj, jedziemy autem, nie pytajcie jak na to wpadliśmy. Wcale nie było żadnych księży. Nie było żadnych księży około, nie. Nie, ale wymyśliliśmy, jaka jest ulubiona grupa na fejsie księży. Mam kolana. Losowy fakt na dziś. Superman w pierwszych komiksach nie lata, nie potrafi latać. You had my curiosity, but now you have my attention. Ja mam o Grecji dzisiaj. Nie no, rewelacja, Włodek. Rewelacja, brawo. O Grecji, super. Pokażemy na mapie może najpierw, proszę bardzo. Oto Grecja. Okej. Okay. Pokażmy jeszcze Ateny. Na pewności, że była stolica. No ważne, ludzie się uczą, tu młodzi ludzie się... prezydentem Grecji jest, proszę bardzo, tak? Możemy pokazać Partenon? Proszę bardzo, Partenon. No i czy ty słyszałeś, tak, że Grecja bankrutuje? Tak. Słyszałem wódeczko, że go wiem, chciałem zadać takie oczywiste pytanie. No właśnie, ale potrzebowałem wprowadzić w temat, tym, że Grecja bankrutuje. Grecja buduje stary tor dla Formuły 1 za 100 milionów euro. Tak. Komisja Europejska i Komisja Nadzoru i Dział Finansów w Unii Europejskiej, dziękujemy za przesłaną pomoc. Została należycie zużyta. A premier Grecji? Ale jedzie, powiem wam! Cicho, bo premier jedzie. Tor fajny, nie powiem, że nie... Zajebisty, a nie fajny! Jeszcze jeden! Ale Unia pyta, czy dobrze zużyliśmy tych pieniędzy. Czy ja się źle bawiłem? Czy ja się źle bawiłem? Dzięki za subwencję w wysokości 100 milionów euro. Wiesz w ogóle, kto był dzisiaj weserok? No kto był, Wolek? Szulim. Aaaa! Wiesz, gadali o narkotykach. No. Mam wrażenie, że SK Rock to jest taka kolebka, taki przytułek dla wszystkich wygnanych. Niedługo Kora będzie stary weselok. No wypieprzyli, nie? No wypieprzyli, mówię ci, Kora będzie niedługo weselok. Powiem wam szczerze, do tego artykułu wystarczy tylko nagłówek. Bogusław Linda w reklamie gier Jawitu zaskakuje, bo 60 lat to dziś kolejna młodość. Wniosek? Co ty wiesz o starzeniu? Bogusław Linda. Nie wiem, czemu to w ogóle wywołało jakieś poruszenie. Jak czemu? Opinii publicznej. Jak czemu? Dokładnie ta sama historia, co z Bondem, który będzie pił Heinekena. Teraz jest wiadomo, jak to będzie, bo wcześniej mówili, że będzie chyba pił Heinekena zamiast Martini, a teraz okazuje się, że będzie pił i Martini, i Heinekena. Tak, no ale to nie o to chodzi, jeżeli w ogóle będzie Heineken, to de facto na to samo wychodzi. Chyba sobie musicie żartować. To jest przecież mój Bond. A, i on nie będzie pił piwa! Tak samo jak Grjawit i Bogusław Linda w ogóle mi się nie łączą razem. Jak bo Bogusław Linda ma zabijać, ma być zły i ma mówić. No i właśnie wiesz, bo ludzie mają takie skojarzenia, że coś im pasuje. Dziękuję. Ludzie się oburzają z tego samego powodu, jak każda kolejna gwiazda dostaje jakiś kontrakt telegramowy, to ludzie się muszą oburzyć. Dlaczego? Bo to Polska. Dlaczego Hugh Jackman reklamuje Lipton?
Właśnie to jest też trochę problem, bo podejrzewam, że te reklamy z Lindą, ja jeszcze nie widziałem żadnej reklamy z Lindą Gary'ego Witu. I wydaje mi się, bo podejrzewam, że te reklamy z Lindą będą słabe. Po prostu będą słabe. Pozrobione, nakręcone, Linda będzie drewniany, po prostu będzie słabizna i będzie chodził reklamą Gary'ego Witu formatu, no 60-latkowie czy 70 i tak to kupią. Ale gdyby to były fajne reklamy, to podejrzewam, że byłoby bardzo spoko. Bo trzeba mieć też na uwadze, no że... daj mi pan usiąść, daj mi pan posadzić moje dupsko na krześle. Jak ja mam nagrywać, jak pan mi tak nie da posadzić dupska? No co, o co panu chodzi w ogóle? O co panu w ogóle tutaj chodzi? Przepraszam, proszę pana. Ja się tak tylko zastanawiam. Tak pan się zastanawia. Dlaczego ja was lubię i dlaczego was oglądam? Taki komentarz się pojawił wczoraj. To znaczy, że działałem podprogowo. Jest takie lekkie smyranie gdzieś tutaj na dole. To jest smyra delikatnie. No. A to dziewczyna czy chłopak napisał? Chłopak. To może nie smyra. To może myśl po prostu jest w głowie. I dlaczego ja ich oglądam? Zdążę powiedzieć nie. Co? No na to pytanie. No wydaje mi się, że to jest tak jak, dlaczego kupujesz jakąś rzecz, mimo iż nie musisz jej kupić. No nie masz tak? A co na przykład? No McDonald's, jest, stary, to jest tak, że mógłbyś kupić bułkę, ale idę do McDonald's. Ale idę do Maca. Wcale nie jesteś głodny, a idziesz do Maca. No wiem, ale dlaczego to robię? No właśnie. Wiem dlaczego, to jest przyjemne. No to właśnie, proszę bardzo. Dziękuję. Patrz jak doszliśmy razem. Gay alert. Nie, bo chciałem powiedzieć, że te reklamy Gary'ego Witu na pewno będą do ludzi starszych kierowane. Reklamy dla ludzi starszych zawsze są słabe i drewniane. Te reklamy, że oddaję mój dom pod zastaw, żeby oni mi wypłacali rentę do końca. Jezu, jakie te reklamy są straszne. No. Teraz mogę żyć lepiej. Wiedzą państwo, jakie wysokie są koszty pogrzebu? Do 16 000 zł. I mówi to piękna, i tam 60-letnia pani, która jeszcze by spokojnie mogła... Spokojnie. I... A jakby ten, to no. Też ten. Mam wrażenie właśnie, że ludzie starsi za dużo mówią o umieraniu. Mam wrażenie, że ludzie starsi powinni sobie give a break i pójść na bungee. Ja wcale nie mam 75 lat, patrzcie jak jeżdżę na rogę, i bym się wywalił. Ty nie masz zapędów młodzieńczych. Ja nie mam zapędów. Ja cię muszę namawiać na chlanie. Karol, przepraszam, chlanie nie kojarzy mi się z zapędami młodzieńczymi. Ja mówiłem tutaj bardziej o wjeżdżaniu. To może wy odpowiedzcie na to pytanie. Dwa różne pojęcia. Dokładnie, właśnie tak, tak. I... Co teraz chcesz coś powiedzieć? A nie wiesz, i tego się już nie dowiemy w tym odcinku. A wiesz dlaczego? No, bo już się mu kończy. Bo już jesteśmy. My już dawno, a oni? A. Wiecie co z wami zrobić. Wiecie jacy być? Być. Lekko! Stronniczy! A.